Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo po raz pierwszy na kanale jest z nami i też dla Państwa słuchacze. Mam nadzieję, że będzie służyć wiedzą podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer Wojska Polskiego. Myślę, że mogę powiedzieć Macieju, dzień dobry, bardzo miło, cieszę się, że Tak, się słyszę. pozostańmy na ty. Jestem już cywilem, więc pułkownik tylko z nazwy, żeby po prostu zaistnieć w pewnej przestrzeni medialnej. Natomiast witam Państwa, witam Ciebie, Mateuszu. Tak, bardzo się cieszę. Powiedzmy, ten etap, że tak powiem, panowania mamy za sobą. Nie zastanawiamy się już, kiedy Szwecja i Finlandia będą w NATO. Raczej pozostaje nam tylko Szwecja. Sztokholm nadal w drodze. Widziałem taką ciekawą grafikę, jak pięknie jest taki mem, można to stwierdzić, jak płyną właśnie dwie łodzie. I tutaj teraz Finowie ciągną za sobą tę Szwecję, ale wydaje mi się też, że to nie tyle od Finlandii, o tej siły przebicia Finów zależy, ale dzisiaj też od partnerów międzynarodowych. Niemniej jednak sojusz jest silniejszy. Jak bardzo silniejszy? No, było kiedyś takie powiedzenie, że na Kremlu otwierają i strzelają korki z szampana. Teraz ten szampan leje się w Warszawie i w innych stolicach krajów tutaj bałtyckich, czyli Litwie, Łotwie, Estonii, również pewnie i w Ukrainie. Natomiast zgryzota, smutek i problemy w wymiarze strategicznym i rozwiązywania tych problemów pozostają za murami Kremla. I to chyba najlepszy obraz taki nieprofesjonalny, ale taki emocjonalny, jaki może dawać fakt wstąpienia krajów nordyckich, wszystkich już, bo wcześniej była oczywiście Norwegia, ale i teraz jest i Finlandia, i Szwecja, oczywiście też i Dania była wcześniej, w ten pakiet bezpieczeństwa, które daje nam Sojusz Północnoatlantycki. Dla Rosji to jest porażka strategiczna. Strategiczna porażka równorzędna z przegraniem wojny na Ukrainie. Przegrana tutaj na północy powoduje to, że projekcja siły na kraje bałtyckie, Litwę, Łotwę i Estonię i na nas też jest bardzo utrudniona. Ten lewar, którym jest Białoruś, która jest wykorzystywana przez Federację Rosyjską do projekcji siły na kierunku zachodnim, północnym i południowym, co były wykorzystywane nawet w tych działaniach przeciw Ukrainie, gdzie wyszło uderzenie w zasadzie jednym z głównych w kierunku Kijowa właśnie z Białorusi. W tym momencie te zagrożenie, które wytwarzała Rosja na kraje bałtyckie, jest redukowane do tego stopnia, że już nie myślimy o odbijaniu tak naprawdę krajów bałtyckich od uderzenia rosyjskiego, bo tak NATO przez większość czasu analizowała swoje możliwości, jeżeli chodzi o możliwości bojowe i operacyjne w tym rejonie, a my jako Polska byliśmy kluczowym miejscem, skąd musielibyśmy się przebijać i ratować naszych sojuszników bałtyckich. W tym momencie, mając siły zbrojne Finlandii, chyba z najlepszym, jednym z najlepszych systemów mobilizacyjnych na świecie, mając przestrzeń i wyspy bałtyckie Szwecji, mając Norwegię i Danię i my, w zasadzie zamykamy Morze Bałtyckie w taki sposób, że staje się ono naszym miejscem i prowadzenia projekcji siły właśnie na kierunku właśnie północnym, co całkowicie niweluje zagrożenie właśnie te, które Rosja wraz z Białorusią realizowała na tych naszych strategicznych kierunkach zachodnim i północnym. To powoduje z taką sytuację, że Rosja będzie musiała przeorganizować swoje założenia strategiczne, jeżeli chodzi o dekompletację NATO.
gdyż w wielu rosyjskich takich analizach czytałem, mówię o osobach takich analitykach, którzy się zajmują i opisują te rzeczy w prasie rosyjskiej i na portalach, że jedynym sposobem na rozbicia NATO było udowodnienie, że NATO nie jest w stanie się obronić. A najsłabszym ogniwem do nieobrony NATO były właśnie kraje bałtyckie. I wracając do tego twojego pytania, kiedy wchodzą kraje nordyckie, wszystkie do NATO, to zagrożenie jest oczywiście dalej istniejące, ale bardzo poważnie redukowane. Czyli nie zazdrościmy Rosjanom granicy z Finlandią. Jak w ogóle, właściwie nie wiem, czy mogę cię zapytać, wygląda ta granica z punktu widzenia też, znaczy geografia nam wskazuje, daje pewne wyobrażenie, ale co to jest w ogóle za teren? Czy to jest teren taki, nad którym Rosjanie no, muszą poświęcić mu więcej uwagi? Ale też z innej strony przecież było wiadome, że no, już powiedzmy deklaracje Finów były jasne od jakiegoś czasu. Rosjanie mieli kilka miesięcy na to, żeby już się przygotować. Przecież być może wiedzieli, traktowali to jako pewnik. Uważam, że Rosja nie była w stanie tego przewidzieć tak do końca. Raczej widziała tą sytuację jako tylko hipotetyczną. Liczyła na zablokowanie tego przez Węgry, liczyła na zablokowanie przez Turcję. Tutaj jest wiele czynników i operacji specjalnych, wywiadowczych prowadzonych w kierunku właśnie zdobycia tej przewagi głosów, które by tą sytuację zablokowały. Niestety dla nas determinacja największych graczy natowskich jest taka, że tym ruchem wstąpienia tych krajów do NATO pogarszamy strategiczną możliwość oddziaływania negatywnego na naszą strukturę obronną właśnie Federacji Rosyjskiej. I to tanim kosztem w zasadzie, a w zasadzie zyskiem jest stworzone do działań właśnie stwarzających sytuację niedopuszczającą do takiego uwarunkowania strategicznego, gdzie Rosja mogłaby przez swoje działania militarne udowodnić, że NATO nie jest w stanie się obronić. A zajęcie krajów bałtyckich i mus realizacji odbijania przez NATO, przez tych krajów, jak wcześniej to było analizowane, tak to by wyglądało, bo w pewnym momencie, gdyby Rosja osiadła militarnie w trakcie konfliktu na tych krajach i zdobywanie na nowo Litwy, Łotwy, Estonii byłoby kosztowne ze względów militarnych dla NATO, okazałoby się, że będziemy musieli odpuścić odbijanie tych terenów. W tym wypadku, kiedy mamy kraje takie jak Finlandia, Szwecja i mamy Morze Bałtyckie, na które możemy wprowadzić i okręty, i zaopatrzenie, i w zasadzie Kaliningrad przestaje odgrywać rolę takiego wylewara, który nam przeszkadza. Raczej to jest problem teraz Rosji, żeby go utrzymać, kiedy jest otoczony ze wszystkich stron i izolowany. To zupełnie zmienia i kraje bałtyckie, sytuację bezpieczeństwa w krajach bałtyckich, a także i naszą rolę, która nie tylko musi patrzeć na północ i na wschód, ale teraz możemy skupić się na pomocy właśnie tutaj na południu, na Ukrainę i tutaj w tym kierunku typowo wschodnim, czyli białoruskim. Kaliningrad, będąc tylko i wyłącznie małą esklawą na tym terenie, ze wszystkich stron otoczony i pod kontrolą ogniową środków natowskich, staje się raczej problemem dla Federacji Rosyjskiej niż elementem, który może nam oddziaływać. Więc te wszystkie Iskandery, wszystkie jednostki, które tam są zgromadzone, raczej są jednostkami już nie ofensywnymi, a defensywnymi ze względu na swoje położenie. Tak. Jeżeli chodzi o jeszcze fiński potencjał zbrojeniowy.
A jeśli chodzi o chiński potencjał zbrojeniowy, no to trzeba pamiętać, że ta armia to nie jest armia ofensywna przede wszystkim, jak całe NATO. Natomiast jest armią, która może w bardzo skokowy sposób zwiększyć swój potencjał. I ten potencjał musi przeciwważyć Federacja Rosyjska, więc te dodatkowe 1000 kilometrów musi być nasycone rosyjskim uzbrojeniem i jednostkami. Jeżeli muszą być tam nasycone, to nie mogą być nasycone na wschodzie i nie mogą być nasycone na południu. To stwarza właśnie tego typu dylematy operacyjne dla Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony, przestrzeń powietrzna, oddziaływanie na Zatokę Fińską z miejsca nie tylko już Estonii, ale też i Finlandii, a także, mam nadzieję, w niedługim czasie też blokowanie przemieszczania się przez Morze Bałtyckie okrętów rosyjskich spowoduje to, że flota bałtycka w Federacji Rosyjskiej w zasadzie nie będzie odgrywała żadnej roli. I te wszystkie nasze założenia, że będziemy musieli się przygotowywać nie tylko na obronę od wschodu i od północy naszych granic, a także musimy być w gotowości do ewentualnego desantu taktycznego dosyć dużych sił morskich w Federacji Rosyjskiej na Morzu Bałtyckim, gdzie rozpraszano nasze te skromne siły, które dysponowaliśmy. W tym momencie te zagrożenie jest też redukowane w zasadzie do minimum. I też nasze jakby planowanie strategiczne będzie zupełnie miało inny wymiar. Gdzieś będziemy mogli te środki, które musieliśmy adaptować właśnie do niwelowania tych zagrożeń, odpowiednio konstruować na inne kierunki i zwiększać tam potencjał. Pod kątem wywiadowczym dla Finów jest to wyzwanie. Finowie mieli zawsze bardzo dobry wywiad i dobre czucie Rosji, w zasadzie na podobnych zasadach jak my Polacy. Mają podobną historię związaną z walką o swoją niepodległość. Wybrali drogę neutralności do pewnego momentu, aż do dzisiaj, ze względu na to, że ta neutralność już nie daje im gwarancji, że będą bezpieczni. I ten potencjał ich znajomości Rosji, a szczególnie znajomości tego obszaru Rosji, tego północnego, i też bliskość jednego z dwóch serc Federacji Rosyjskiej, bo Federacja Rosyjska działa na dwóch sercach: na sercu moskiewskim i sercu petersburskim. I bliskość wtedy, możliwość oddziaływania też na Petersburg, właśnie przez Finów, w mniejszym znaczeniu przez Estończyków. Oni raczej bardziej defensywnie realizowali swoje działania ze względu na swoją diasporę rosyjską, na swoim terenie, dosyć dużą. Natomiast Finowie ze swoim spokojem i ze swoją konsekwencją, no na tym obszarze będą dla Rosji wyzwaniem. Już nie tylko miejscem pustym, czasami jak Rosjanie o tym pisali, że nie muszą się obawiać w ogóle z tego obszaru nic. Tylko niektórzy pisali, że tak nie jest, ale tak naprawdę oni będą musieli już liczyć, że ewentualny konflikt z NATO spowoduje, że z tej przestrzeni powietrznej do portów północnych, szczególnie te, które prowadzą flotę północną, i nie mówię już tylko o samym Bałtyku, no z przestrzeni powietrznej Finlandii i jest bliżej do nadzorowania pod względem rozpoznawczym, ale też oddziaływania ogniowego w przypadku jakiegoś zagrożenia, zniszczenia instalacji. I to sobie też Rosjanie piszą, cytując, ile minut pociski lecą właśnie w kierunku Murmańska i innych portów, a już nie wspominając o Petersburgu i o elementach takich jak stacjonujące to na północy też dywizji rakietowych, strategicznych. No to wszystko komplikuje raz, że potrzeby rozbudowania odpowiednich systemów obrony powietrznej, rozpoznawczych
i do tego też osłony odpowiedniego komponentu lądowego. To wszystko Finowie samym tylko terenem i obszarem swojego państwa dają na to. A jeżeli chodzi o siły zbrojne, no to ten potencjał mobilizacyjny jest dosyć duży. Nie wiem, jak Finowie, nim analizowałem ich pod względem możliwości ofensywnych, żeby ewentualnie mogli wesprzeć jakieś działania ofensywne w przypadku odbijania na przykład krajów bałtyckich. No ale trzeba założyć, że te siły, które Finowie podniosą, to dla Federacji Rosyjskiej będzie potencjał, który muszą przeciwstawić coś równoważonego. Także te wszystkie elementy wywiadowcze, elementy geograficzne, strategiczne, militarne są wszystko im plus wartością dodaną samej obecności Finów w NATO jako państwa. 1340 kilometrów bólu głowy dla Władimira Putina i zastanawiania się tego, co zrobi rosyjska armia. Jednak dzisiaj ból głowy na wschodzie, na Ukrainie. Tam dzieje się, ale chyba nie tyle, na ile myśleliśmy, na tyle, ile liczyliśmy, może tak w kontekście Ukrainy, bo wiosna już za naszym oknem. Błoto, to już pytanie do ciebie, czy jeszcze na Ukrainie? Jeszcze jest, jeszcze błoto jest na Ukrainie. Jeszcze te nagrania pokazują, że ten sprzęt nie może poruszać się w dużych ilościach niż jakieś wzmocnione plutony czy coś takiego. Z kilku względów i też ze względów bezpieczeństwa na oddziaływanie artylerii rosyjskiej i rozpoznania, ale też ze względu też na możliwości trakcyjne tych bezdroży, które tam są. To jest taki specjalny czarnozim ukraiński, który bardzo się nasącza tą wodą, jest miękki i jest taki, który no, nie pozwala działać sprzętowi pancernemu. O tym się przekonali Niemcy podczas II wojny światowej, ale też to widać na tych wszystkich obrazkach, jakie widzisz z tych walk, szczególnie akurat w tym okresie jeszcze. Jeszcze jest mokro, jeszcze nie wyschło. Tak, w takim razie, czy Awdijiwka, Bachmut dzisiaj to są takie chyba główne dwa miejsca, które się przeglądamy, czy coś Wiesz jeszcze? co, powiem tak, w infosferze panuje Bachmut, ale tak naprawdę tych działań taktycznych, operacyjnych, zaczepnych, one są prowadzone na długości całego frontu. Z moich takich rozmów i też z tego, co Rosjanie piszą, że te działania nie ograniczają się tylko do takich miejsc jak Adyjówka, Marinka, Kremienna, oczywiście najbardziej hollywoodzki, że tak powiem w cudzysłowie, Bachmut, ale tylko dlatego, że Bachmut stał się elementem gry wojny informacyjnej. Wojny informacyjnej, która przede wszystkim ma na celu zrealizować główny cel Rosji. Rosja już w tej chwili nie walczy o teren, bo nie jest w stanie armia rosyjska zająć tak dużego terenu, jaki by sobie chciała i zakładała w pierwszych fazach wojny. W tej chwili armia rosyjska, i tak piszą Rosjanie nawet, ma udowodnić, czy jest w stanie pokonać armię ukraińską, co się przekłada na tym, że ma to udowodnić Zachodowi, że armia ukraińska nie jest w stanie pokonać armii rosyjskiej. Bo oni, Rosjanie, sobie w ten sposób to widzą, że jeżeli udowodnimy Zachodowi, że a Ukraińcy nas nie pokonają, to oni przestaną ich sponsorować w ten sprzęt wojskowy i będą nakłaniać Ukraińców do rozmów na naszych zasadach. I to jest jakby taki cel strategiczny, o których Rosjanie piszą. Najgorzej jest z tym, że o takim celu nie mówią władze rosyjskie, ani nawet sam Putin. On milczy o tych celach. W zasadzie można przyjąć, że dla Putina cele, w cudzysłowie, tej operacji specjalnej nie zmieniły się od tamtego roku. O zmianach celów piszą blogerzy,
piszą jacyś analitycy rosyjscy, bardziej znani, mniej znani, to się tam przejawia. Natomiast oficjalnego stanowiska państwa, i to trzeba sobie tu naszym słuchaczom powiedzieć, nie ma. Tam cele się operacji nie zmieniły. Czyli to, co miało mieć miejsce 24 lutego zeszłego roku, jest cały czas aktualne. W tym, ale teraz mówimy nie o tym, co Rosjanie powiedziała i nie powiedziała, ale o tym, co rosyjscy ludzie mówią, szczególnie w tym zakresie. Więc w tej materii mówią o tym, że musimy udowodnić to, że armia ukraińska nie jest w stanie nas pokonać. I teraz przechodząc do działań takich frontowych i o Bachmut. Bachmut miał być takim celem właśnie, żeby pokazać, że my zdobywamy ten Bachmut i Ukraińcy nie są w stanie nam w tym przeszkodzić. Z kolei ze względów takich taktycznych, operacyjnych, Bachmut nie jest jakimś miejscem szczególnym. Jego oddanie i walka na kolejnych rubieżach jest z takiego wojskowego punktu widzenia rozsądna. Natomiast biorąc pod uwagę ten cały kontekst, o którym ci tutaj mówiłem, ta bitwa ma wymiar już nie tylko taktyczny, ale też strategiczny, ponieważ odpowiednio sprzedana wojnie informacyjnej może być przedmurzem kolejnych działań, kolejnych potyczek i sprzedawania tej narracji Zachodowi, który Zachód chętnie usłyszałby niektóre państwa, no rzeczywiście, zobaczcie, Ukrainie nie daje rady, więc może rzeczywiście nakłonił Ukrainę i Rosję do jakichś rozmów. No niektóre państwa by na to bardzo zachodnie, szczególnie bardzo chętnie poszły. Więc jeżeli rozważamy w tej chwili tą wojnę w tym wymiarze wojskowym, musimy pamiętać, że ten wymiar komunikacji strategicznej i wszystkich łapania tych elementów związanych z polityką, one się przenikają. Tutaj to, co robi żołnierz w okopie, szybko się transportuje do tego, co robi odpowiedni dziennikarz i działania dyplomatyczne w stolicach państw zachodnich, mówię o rosyjskich. Ciekawe wieści dzisiaj, bo Aleksandr Łukaszenko w dniach 5-6 kwietnia odwiedzi Rosję i weźmie udział w posiedzeniu Rady Najwyższej Związku Białorusi i Rosji. Czy to jest informacja dla nas z punktu widzenia ważna? No, Putin potrzebuje sukcesów, które muszą mieć wymiar dla społeczeństwa rosyjskiego. Kampania ukraińska nie przechodzi w takich elementach, które by Putinowi odpowiadało. Obie armie szykują się do ostatecznych rozstrzygnięć. Trzeba mieć coś, co ugraliśmy, tak? Więc tak, nagrodą pocieszenia może być właśnie szybka integracja albo wchłonięcie Białorusi. Biorąc pod uwagę, że już przenoszenie broni atomowej na Białoruś wiąże się też z przeniesieniem części jednostek do ochrony tej bazy atomowej, gdyż ta baza to nie jest to, że tam będą białoruscy żołnierze pilnowali tego arsenału, ale tam będzie odpowiedni pułk wojsk ochrony, który będzie to zabezpieczał, czego Łukaszenka przez wiele, wiele lat unikał, stałych wielkich jednostek rosyjskich na swoim terenie. On też cierpi i też musi iść na ustępstwa. A w tym wymiarze, biorąc pod uwagę tyle niepowodzeń i na Ukrainie, i rozszerzenia NATO, no Łukaszenka dla Putina staje się najłatwiejszym celem do połknięcia i wskazania dla Rosjan jakikolwiek sukces tej całej wojny, która jest prowadzona przez Federację Rosyjską. Tak jest, Kreml potrzebuje dzisiaj sukcesu. To jeszcze na zakończenie. Dzisiaj czas gra na korzyść Ukrainy czy Rosji? I tutaj jest pytanie i dużo spekulacji, ponieważ zarówno jedna, jak i druga strona uprawia tą wojnę informacyjną, ale też zdajemy sobie sprawę i my patrząc jako analitycy na tą sytuację, że jedna i druga strona tego czasu ma coraz mniej. Pytanie, jak go rozwiąże, to znaczy albo go kupi w jakiś sposób, co Rosja zrobiła poprzez
działania zimowe, jakieś zaczepne, które dawały jej czas, żeby przeorganizować swoje wojsko i zrobić pewne działania związane z przeformowaniem jakby systemu dowodzenia. No, były zmiany dowództwa, Gerasimów przejął jakby całą kontrolę już nad operacją specjalną. I są jeszcze inne elementy, które wskazują na to, że ten czas był kupiony dla Rosji. Natomiast Ukraina też tego czasu potrzebowała. Ona też ma duże straty. W zasadzie ta armia, którą dysponowała, się zdewaluowała i też musiała podnieść rezerwy. Sprzęt i amunicja też się skończyły. Trzeba było adaptować sprzęt zachodni. To też potrzeba czasu na szkolenia i zgrania pododdziałów. Bo to nie tylko wyszkolić załogę na korzystanie z danego uzbrojenia, ale też wpleść to w system walki i odpowiednio zsynchronizować. A teraz zwróć uwagę, że Ukraina ma różne systemy walki i zarówno ten zachodni i ten wschodni, więc musi tutaj adaptować się zarówno pod każdym względem. To wszystko powoduje to, że ten czas był potrzebowany przez obie strony. Obie strony szukały tego wytchnienia, ale też nie chciały odpuścić. Dlatego te walki pod tymi miejscowościami, co wcześniej wymienialiśmy. Czy któraś z tych stron już jest gotowa do tych rozwiązań? Może tylko jest przeszkodą te błota, o których wspomnieliśmy. Tylko to już mówię, jest spekulacja. Możemy założyć tylko jedno i chyba to też się wszyscy zgadzają, że ten rok to jest rok rozstrzygnięć dla tych dwóch stron, ponieważ przyciąganie tej wojny na takim poziomie zaangażowania, jak w tej chwili są zaangażowane siły, obie strony nie są w stanie tak do końca tego pociągnąć. Może ze wskazaniem na Ukrainę, gdyż ona ma zaplecze państw Zachodu i tak naprawdę jakby wszystkie się kraje tak składały dalej regularnie, no to Ukrainę jesteśmy w stanie utrzymywać w takim czy w innym działaniu bojowym. Natomiast Rosja jest coraz słabsza, coraz słabsza. Wizyta Xi w Moskwie nie dała jakichś rozstrzygnięć. Też Rosja liczyła na to, że też o tym Rosjanie pisali, że Xi da taki carte blanche dla Federacji Rosyjskiej, że ona może użyć wszystkich sił, jakie może, żeby osiągnąć sukces na Ukrainę, ale Chiny wspomogą ją gospodarczo w odbudowie, bo Rosja poniesie jakieś koszty i straty, odbudowie swojej siły po to, żeby nie być słaba przez wiele lat w stosunku do NATO. Xi na to nie poszedł. Xi raczej widział się w roli mediatora i poszedł z jakąś tam elementem związanym z kwestiami pokojowymi, które Rosja generalnie rzecz biorąc odrzuciła. Ukraina się zainteresowała i wykazała jakoś tam przynajmniej słowami Zieleńskiego o zaproszeniu Xi do Kijowa, żeby o tym pogadać. Także tutaj te wszystkie gry dyplomatyczne są dosyć interesujące, ale faktem jest to, że tego carte blanche na działania ofensywne Chiny nie dały Federacji Rosyjskiej, gdyż Chinom nie zależy na tym, żeby pogorszyć sobie stosunki z zachodnią Europą i jeszcze nie są gotowe na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi w takim wymiarze, jakby chciały. To wszystko jakby się układa, to co w tym dzieje się na tym froncie. Więc Tak jest. działania są dosyć złożone i no, żyjemy w ciekawych czasach. Tak jest, zdecydowanie. Tym bardziej to, co jeszcze wspomniałeś, wpisuje się w ostatni komunikat Sił Zbrojnych Ukrainy, ale to oczywiście musimy mieć świadomość tego, że każda ze stron prowadzi wojnę informacyjną, że rosyjscy okupanci mają problemy logistyczne obecnie na wszystkich czterech głównych kierunkach, na których przeprowadzają ataki. W związku również z wojną informacyjną też warto obserwować infosferę, być wrażliwym na to, co się pojawia, bo i Szwecja, i Finlandia będą
tutaj głównymi aktorami tych komunikatów, więc też zalecamy ostrożność. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia. Maciej Korowaj, kłaniam się nisko. Ja też kłaniam się słuchaczom i dziękuję za spotkanie.